Radio Concita, cały czas tu jest Radio Concita. Tutaj ksiądz Rydzyk zachęcał do słuchania, do oglądania występu Wojska Polskiego. No pięknie śpiewają, pięknie Wojsko Polskie tu w Polsce. Ale dlaczego ten Polak tu w Polsce taki głupi? Kopci pety, jeden za drugim, tu pod metrem, Pałac Kultury Stalina i Lenina, Marszałkowska Rotunda, jeden za drugim. Czyżby dlatego tylko, że cyganka wytarła ślady, proszę Państwa, zrobiła trendy pod uniwersamem, który został rozwalony, żebrząc papierosów dwóch. No najpierw pożebrze jednego papierosa, dostanie potem drugiego. No i dlatego kopcą jeden za drugim pod rotundę. Dlaczego ten Polak taki głupi? Potem modli się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, jak na raka zapadnie i dziwi się, że nikt mu nie pomaga w niczym. Dlaczego ta von Lipski taka głupia jest? Tu jakąś tą reklamówkę położyła. Ona nie rozumie, że tu jest dekoracja radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Lunch. Ja jej mówiłam, te twoje ciuchy, szafa musi być przejrzysta. Szafa gra. Bo jak będziesz te ciuchy, te szmaty swoje wieszała na szafie, to szafy nie będzie słychać. Dlaczego ten Polak taki głupi? Taki głupi, proszę Państwa. No, także do Anglo-Ameryki Białystok daleko, do Londynu daleko, wszędzie do świata daleko, a tutaj, gdy jesteśmy, gdzie jesteśmy, na Mazowszu, między Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, jest wciąż ten przesąd, proszę Państwa, na brodę, że jak ma brodę, to źle. A przecież mają żółte pazury, bo kopcą papierosy. A przecież umierają na raka, bo palą jeden za drugim, proszę Państwa. Dlaczego jak ktoś umrze, to tu w Polsce lustra przykrywają? Dlaczego Janek Witek jak wychodził, a zapomniał czegoś, to gdy się wrócił, musiał usiąść? Skąd ten przesąd na temat czarnego kota i całego mnóstwa innych rzeczy? Skąd? Skąd ta ciemnota? Skąd ta ślepota? Skąd ta głupota? No to już odwołujemy się do Mikołaja Reja. Krótkiej rozprawy między panem wójtem i plebanem, że gdy znowu nastanie nędza, czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc tłuszcze i kopy maca. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natknie dźwierzkę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. Na ołtarzy pisze iluminare, a ty chłopku, dare, dare, tak skracam, skracam, bo tego jest bardzo dużo. To w ogóle to jest cała książka. Proszę koleżankę, z jest to. Wyciąga z hamaku, wyciąga z sofy. Dlaczego ten Polak jest taki głupi i taki dosłowny? Z hamaku i z sofy. No na hamaku pod CSW to spał tu Wiesław Przybyłowicz rok temu, ale teraz zamknęli gdzieś go w Wariatkowie, także już nie śpi. Oczywiście, że jako bezdomny, proszę Państwa. I tak jak kogoś nabiorą, ha, 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 za darmo spał. A natomiast jak tutaj do Polski, a przyjadą Amerykanie, ludzie z zachodu, Amerykanka, to się zawsze pyta, czy za to trzeba płacić. Bo są honorowi, że nie ma nic za darmo, natomiast Polak jest zepsuty przez komunizm, który mu dawał za darmo, a teraz oblewają, proszę Państwa, farbą pomnik w Parku Skaryszewskim, drwiąc sobie, jak to mówią, z ruskich, kpiąc, przedrzeźniając, a tutaj mamy też, że 1 sierpnia krakowskim przedmieściem pod samym kościołem Świętego Krzyża takich 3-4 moherów szło i krzyczeli: jebać kurwa ruską, jebać kurwa ruską. Takie straszne rzeczy krzyczeli, to mówimy tak, edukacyjnie, pokazując Państwu, że Polak nie jest wdzięczny. Dlaczego ten Polak taki głupi? Jak ma, to od kogo by nie miał, to niech podziękuje. Niech będzie wdzięczny, że Bóg udostępnił mu dary, aby mógł przeżyć, aby człowiek mógł przetrwać. Niech będzie Panu Bogu wdzięczny za Twe hojne dary. A oni drwią, a że frajer ten, a że ta frajerka, proszę Państwa, czego nie robią Amerykanki. Dlatego też tutaj w Polsce,
Amerykanek, Ameryki, tego klimatu zachodniego, bogactwa i gościnności, nie rozdawnictwa, nie, gościnności takiej logicznej i rzeczowej, tego tu nie ma. Polak jest zawsze, mówił, biedny, a jeszcze, że dlaczego on taki głupi? No właśnie. Radio Koncito.